Proszę panią, co można zjeść? Wszystko, co w karcie. To znaczy nic. Czwartek, dzień bezmięsny. Bezmięsny. Dziękując wam, drodzy przyjaciele, chciałbym zaproponować... Gdzie to jest do jasnej cholery? Mówił, że za przejazdem przed szkółką d'Aglezji. Cholery. Ma pani rację. Po nas już nikt nie przyjedzie. A niech to szlak trafi. Tutaj za przyjazdem! Prędko, noszę. No nie, to była moja. Dyrektor Grzyb. Prawda? Biegłam od samego domu. Może go trzeba oporządzić i mnie by przy tym miało nie być? Pan doktor mówi, że wyżyje. Pan doktor w Boga Sprawiedliwego nie wierzy, że tak mówi. Siostro d'Aglezio. D'Aglezio? Proszę wybaczyć żart. Nie znam pani imienia. Właściwie nie znam tutaj nikogo. Pierwszy dzień w pracy i taki pech. No więc, siostro. D'Aglezio. Niezależnie od imienia mam do pani prośbę. Czy kawa byłaby możliwa? Pan wybaczy, panie doktorze. Z rana trzeba je nakarmić. Tylko raz dziennie. Nie sprawi to panu kłopotu? Przepraszam. Przepraszam. Przecież właśnie ten, który prowadził, żyje. Chyba się pan myli. To jest protokół podpisany przez siostrę Zielińską i kierowcę ambulansu. Dobrze pamiętam. Przeżył ten przy kierownicy. Trudno. Nie jesteśmy pedantami. Wystarczą dwa podpisy. Coś jeszcze? No wie pan, nie mamy łatwego życia. Teren niby nie trudny, ale żeby tak całkiem wypoczynkowy, to też nie można powiedzieć.
zwłaszcza w sezonie. Miasto... Znam, znam. Bywałem tu na obozach żeglarskich. To znaczy, że pan zna... Samo miasto. Nie ludzi. Zresztą ono się też zmieniło. Budujemy. Budujemy. Dziękuję. Dobrze. I co, kolego? Nie podpisał pan. A ja na taki numer czekałem tyle lat. A ja nie miałem swojego długopisu. A cudzym się nie podpisuje. Halo, słucham. Tak, tak, przy telefonie. Tak. No dobrze. Dziękuję. Poszli już? Kto? Ci z protokołem. Nie podpisałem. Niech mi pan wierzy, panie doktorze, że to nie ma sensu. A co ma sens? Ma sens, że nieboszczyk prowadził samochód, siedząc z tyłu. Niech mi pan wierzy, panie doktorze, że to naprawdę nie ma sensu. Pani D'Aglesio, czy my musimy rozmawiać o tym teraz, w tym miejscu? Dziękuję. Młody pan doktorze, a o zdrowie swoje nie dba. Przecież wziąłem ze sobą płaszcz. Nie o to chodzi. Ten protokół. I po co się upierać? Panie, ja tu dłużej mieszkam. Znam to miasto i ludzi. Jeżeli Bóg nie chciał i on przeżył. A grzyb już wie. Słyszałam, jak mówił do ordynatora. Niech mnie ten palant w dupę pocałuje. O, a potem jeszcze gorzej. Niech mnie w dupę pocałuje i vice versa. I vice versa. Tak, tak, panie. Ja przez tego grzyba to mało męża nie straciłam, a dałam spokój. Indianin. Co takiego? Tak go nazywają. Dzień dobry, panie naczelniku. Dobry, dobry. Pan grzyb w separatce leży. A pani... To pan jest ten nowy? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan sądzi, bo nie wiem, czy to wypada po takim szoku, ale zapach dobrego koniaku nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodził. Sądzę, że pacjentowi nawet zapach zaszkodzi. Myślę, że jeszcze nie zdążył wytrzeźwieć. Ale z pana złośliwiec? No trudno. Będzie wąchał kwiatki od żony. Mojej. Proszę bardzo, odprowadzę pana. Dziękuję, sam trafię. Jednak dobrze by było, gdyby on nie miał do pana pretensji. A o co by miał mieć do mnie żal? Że go wyciągnąłem nieprzytomnego za kierownicy? Niepotrzebnie się pan upiera. Przy czym się upieram?
Czy to ważne, gdzie siedział martwy, gdzie żywy? Martwemu wszystko jedno. Ale żywemu nie wszystko jedno. Myślę o sobie. Potrzebnie się pan tak stawia. Pan wie, za co go tak nienawidzi nasza sprzątaczka? I mąż jeździ na takim wózku inwalidzkim. Zaprzężonym w psa. Paraplegik po kontuzji kręgosłupka. Kula. Ktoś go wziął za dzika. Ciekawe. Bardzo. Ale nie tylko Grzyb wtedy tam był. Kto? Nawet ja się nie dowiem. Halo, przepraszam panią. Pani zdaje się coś zostawiła. Przepraszam. Wojtek? Nie. Nie poznajesz mnie? Jerzy. Pływaliśmy 2 lata temu razem na żaglach. Jerzy, a co ty tutaj robisz? Później ci opowiem wszystko. No chodź do stolika. Przepraszam, nie wiem, czy panie znają się. To jest... My się tu wszyscy znamy. To pan jest ten nowy. Nowy? A, tak. No cóż, nie będę państwu przeszkadzać. Ojej, przepraszam. Nie szkodzi. Do widzenia pani. Do widzenia. No i co, już uciekasz? Jestem jutro o 12 na basenie. Do widzenia. Do widzenia. Więc pan zna Indiankę? Przepraszam. Indiankę? Tak ich tutaj nazywają. Kogo? Naczelnika i jego żony. On skalpuje. Bardzo ostro. A ona... Zresztą sam pan ją pozna. Może jeszcze 100 metrów? Dlaczego tutaj tak pusto? Moja godzina. Twoja godzina? Moja. Podzieliłam ją z tobą. Goryl naczelnika. Nie, zapewniam ci, nikt mnie nie pilnuje. Czy wiesz, o czym wszyscy mówią? Że zlekceważyłeś naszego wspaniałego Grzyba. Podobno nie chciałeś podpisać jakiegoś tam protokołu. Czy to takie dziwne, że człowiek w pierwszym dniu pracy nie chce brać na siebie cudzych brudów? No tak, ale po co od razu, wiesz, porywać się z motyką na słońcu? No jasne. Lepiej temu słonetku posyłać kwiaty. O czym ty mówisz? Widziałem wczoraj, jak twój mąż w twoim imieniu przyniósł Grzybowi kwiaty. Ode mnie? Bzdura. Ojej, ojej, moje włosy, a tak ci się chciałam podobać. A pójdziesz z tym pętakiem na kawę, co się porywa na wasze słoneczko? Mam lepszą propozycję, zawiozę cię na prawdziwe słoneczko. Chcesz?
Panie Kaziu, niech pan wpuszcza. Dzieci, reszatki, reszatki i podpysznic. Ładnie tu. A ten co tam robi? Dobrze by było, gdyby nas nikt tutaj nie zobaczył. To jest nęcisko. Nęcisko? Dla dzików. Całe tony kukurydzy tu walą, bo tu poluje, wiesz, kaczmarski. Kto? Nie, nie dzisiaj. Proszę cię. Przyjdę do ciebie. Panie Jerzy, domowej roboty. Och, pani Wando, po co tyle kłopotu? Dla pana? Tu są te proszki. O. Żadnych działań ubocznych. Bardzo dziękuję. Takie mam ostatnio przykre sny. Dzisiaj będzie pani spała jak anioł. Bardzo dziękuję. A gdzie jest... Gdzie jest ta karma dla rybek na rano? Zupełnie zapomniałam, ale zaraz przyniosę. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Bonsoir, monsieur. No co jest? Jak to? Ty nie jesteś w Paryżu? No nie. Ale... Właśnie. No i ponieważ mamy nie ma w domu, więc... Mój brat. Dobry wieczór, pani. Jak to mamy nie ma w domu? No jak? No prawda, przecież sam ją zawiozłem do sanatorium. Zdaje się, że zrobiłem ci głupi kawał. Nic się nie stało. Najgorzej ją poznasz, no i razem pójdziemy na kolację. Na kolację? W tej dziurze, o tej porze? Mówisz jak głupi katan, przecież my tu mamy wszystko. Dancing, bracie, no, Bar Express, Hotel Express, Szanghaj, Władywostok. Dobrze wyglądasz. Jakbyś miał tyle szmalu, co ja, też byś dobrze wyglądał. Jesteś tu służbowo? Tak. Do firmy przyszedł Pichot. Wielki taki biznesmen od domów towarowych. No i chcę, żeby mu wybudować hotel w Alpach. Taka propozycja dla naszej firmy to jest duży sukces. Hotel w Alpach, proszę bardzo. Ale sęk w tym, że facet życzy sobie wybudować na dachu hotelu wiejską daczę. No, jego metę. Kapujesz? Nie bardzo. No, chata wiejska na dachu monumentalnego hotelu w Alpach, naprzeciwko Mont Blanc, jak u Słowackiego. Słowem, całe biuro na uszach. No i wtedy, dopiero,
Wszyscy jak idioci rzucili się do projektów. Ale co propozycja, to gorszy paw. No i ja wtedy jednym tchem, że u nas w Polsce jest wspaniała architektura góralska. I w ten sposób znaleźliśmy się w Zakopcu. Szef zakotwiczył, poznał jakąś tam, nie wychodzi z łóżka. No to ja w cztery kółka i jestem. To masz już wóz? Jeszcze nie. O, jaki niepodobny. Poznajcie się. Dobry wieczór. Zbyszek. Krystyna. Bardzo mi miło. No to siadajcie. Proszę cię, siadaj. Nie, dziękuję. Wydaje mi się, że jest późno. Ja powinienem chyba poszukać sobie kwatery, więc... Przecież hotel pod Kogutem chyba jest najlepszy. Tylko, że musiałabym tam pojechać. No to jedźmy tam razem. To dobry pomysł. Aha, no to fajnie. No to czekam na was w samochodzie, tak? Dobra. Popatrz. Niezły. Dobry. Teraz w lewo. Nie, w prawo, teraz w prawo. Przyjechaliście tu razem? O, tutaj zatrzymaj się. Zniknęła. Co? Panowie! Panowie, tutaj! Ale którędy? Tędy! Co? Spadło wam coś? Maciek tam nie budzi. Przecież pani naczelnikowa ma klucz. No co, na dzwonek was nie stać? Kto wie, ten trafi. Nie będzie mnie byle kto budził po nocy. Ho, ho, ho. C'est magnifique. Istny pałac. Szwagierko. No, co to jest? Przepraszam, pani naczelnikowo. Pomyślałem sobie... Przyjechał do nas gość z Paryża. Z Paryża? To ja zaraz się postaram. No i jak? W porządku? W porządku. No to cześć. Uciekamy. No a co, nie zostaniecie chwilę? Jutro sobie pogadamy. Czołem. Ale poczekaj... Weź samochód, kawał drogi, przez las. Dziękuję, jutro wpadnę, mam wolne. Cześć. Dobra, cześć. Proszę bardzo, zaraz będzie jedzonko, węgorzyk, wędzony. Proszę bardzo, proszę, niech pan siada. Proszę uprzejmie. A my tymczasem, proszę. Cygarko? A, dziękuję bardzo. Chodź. Pan z Paryża. Zbyszek. Klaudia. Francuska. Aha.
Psia krew. Co się stało? Posiałem gdzieś klucze. No to trudno, dzwoń. Prochy. Jakie prochy? Sam jej dałem środki nasenne, prosiła mnie o to. No chodź. Śmieszne. Przy tobie nieco zgłupiałam. Aż się boję. A to się nieczęsto zdarza. Mówisz, jakbyś była bardzo doświadczoną kobietą. Bo jestem. Doświadczoną kobietą. No właśnie. Skąd na przykład wiesz, jak się otwiera ten wasz Intercontinental? Jerzy. Myślisz może, jak mój mąż, że wziąłeś mnie na własność? Nie rób hałasu. Słuchaj, wieczorem przyjeżdża Staszek. Wyjdź stąd. Co wyjdź? Jak można komuś oddawać ten pokój? To jest nieprzyzwoite. Zachowujesz się jak... Moim zdaniem, dawno nie zachowałam się tak przyzwoicie. Ale tego wy nie jesteście w stanie zrozumieć. Jacy wy? Powiedzmy, wy, towarzyszu naczelniku. A może my obaj? Ja i Staszek nie potrafimy tego zrozumieć. Boże, co za męska solidarność. Boisz się, że zlekceważyłam twego protektora? A może boisz się, że mogę cię zniszczyć? Jakim ty jesteś tchórzem? Po prostu tchórzem. Przestań! Nie rozumiesz naszej sytuacji? Przecież Staszek... Co Staszek? Staszek był i jest 3 razy tyle wart, ile ty, pod każdym względem. O Boże, co za obrzydliwość. Jedyne, co mnie może pocieszyć, to to, że nie robiłam tego dla ciebie. No to rób to dalej dla siebie. Nie, to się skończyło. Wszystko się skończyło. Mam kogoś innego. Teraz naprawdę. Ty mały człowieku. Halo? Tak, nie, śpię.
A czemuż miałby pan spać? Była wczoraj jakaś zakrapiana kolacja? Brat przyjechał wcale niespodziewanie z Francji. Zaskoczył mnie. W końcu każdy ma jakieś rodzinne kłopoty. Ale ja nie w tej sprawie. Zapraszam pana i w imieniu naczelnika, i władz naszego miasta na wspólną wieczerzę. Będą wszyscy. Dziękuję bardzo, ale ja mam przecież dyżur. Dyżur, dyżur, dyżur. Żadna sprawa. Można załatwić zastępstwo. Tak. Mamy też dla pana niespodziankę. Niespodziankę? No i ludzi można poznać, załatwić różne nieporozumienia. Zgoda, będę z bratem. Do widzenia. Bardzo dobrze dziś spałam, panie doktorze. Dziękuję. Ach tak. Cieszę się, że mogłem pani pomóc. Jeszcze raz dziękuję, panie Jerzy. Braciszek na pewno będzie zadowolony. Normalnie to tam mieszka, no wie pan, ktoś z daleka. Panie kierowniku, Szyba. Co jest? No Szyba, no co z tą Szybą? No Szyba, no po szklarza, szybko! Ale skoro sama pani naczelnikowa... Mój brat też w sroce spod ogona nie wypadł, też jest kimś z daleka. Tak, tak, z Paryża. Ale wie pan, o kim mówimy. Ładnie tu macie. Ładnie i wesoło. Znowu mi osrały. Ej, zaraz schodzę. Co się tam stało? Co? Zbyszek! No chodź już. Zaraz. Tak. A jak ten ważniak tu przyjeżdża i jej nie ma, to chyba sam naczelnik musi latać po dachu, co? Panie, gdyby jej tu nie było, to po co taki ktoś miałby tu przyjeżdżać? Co jest, panowie, do jasnej cholery, na którą to miało być gotowe? Za co wam płacę? Nie pyskuj, na plecach trzeba było przynieść. Dawaj to drewno. Dobra, zaraz przyjdę. Stoł dalej od ogniska. Dalej. Nie słyszysz, baranie? Przepraszam, przepraszam pana, kto tam wszystko organizuje? Jak to, grzyb? Grzyb? Szybciej tam. Grzyb? Towarzysz grzyb. Daj to drewno tu do ogniska. Jerzy! Ja! Nie teraz, brak! Każcie ordynatorowi, że zaraz wraca. Niech pan uważa, doktorze, bo tu ślisko. Proszę, pomogę. A gdzie węgorze? Mieliśmy być najpóźniej o 8, więc nie zdążyliśmy. Ale z węgorzami. Musiałeś ją tu przywlec? Nie, ja tu jestem gospodarzem. Gospodarzem jest mój mąż. Przepraszam. Czy można państwu przerwać? Prosimy. Doktorze, to będzie po prostu twój sojusznik. Skoro Krystyna mnie tak nazywa, pozwoli pan, że będę się panem opiekował. Strasznie przepraszam. No, mam nadzieję, że nie ograniczymy się tylko do drinków. Będą, jak słyszę, węgorze. Mam na myśli, że połączą nas sprawy poważniejsze. To jest chyba ważne, co słyszę. Dziękuję, panie naczelniku.
Nie ja tu wodzem czy naczelnikiem. Drogi bracie, nie odmówisz chyba. Taka okazja. Taka publiczność. Graj. No to dla mnie nowe odkrycie, panie doktorze. Wirtuos. Nauczył się w kopalni. No graj pan, graj pan. To pan umie na tym grać? Przepraszam bardzo. Pani Krystyno, pani pozwoli. Nie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Weź się pan karść. Zapomniał pan, po co pan tu jest? Spadaj. Szukać, panowie, szukać. Bliżej krzaczków, bliżej krzaczków. Tak, jeszcze, jeszcze. O. Proszę pana, ja już jestem starym człowiekiem. Mam Jurek. Tutaj ostrych wychowawców. Stawiają mnie nieraz do kąta. Pełno tego, jak gdyby je ktoś nasypał. Napije się pan? Nie, nie, dziękuję. I pan uważa, że nic nie da się zrobić. A ja myślę, że należy walczyć. Czytałem taki artykuł. Autor pisał o takim prostym eksperymencie z dwoma szczurami. No spróbujcie trzymać w ręku jednego szczura, ale tak mocno, żeby mimo usilnych prób nie zdołał się uwolnić. Podobno po jakimś czasie szczur zrezygnuje z walki. No i tego uspokojonego, zrezygnowanego szczura wrzucamy do pojemnika z wodą. Szczur utonie. Nie będzie próbował pływać. Nauczył się, że nic nie zdziała, że walka jest bezcelowa. Może ja się tego też nauczyłem? Nie wierzę w takie utożsamienia. Dla pana to ja mam innego szczura. Po co mi pan to mówi? Niech pan słucha dalej. Do innego pojemnika wrzucamy tego drugiego szczura, który nie wie, że sytuacja jest beznadziejna, że jest bezradny. Ten szczur będzie pływał. A więc zwycięży. A nie, nie, nie. Ten uczony zrobił jeszcze jeden eksperyment. Zbadał, jak długo taki waleczny szczur utrzyma się na wodzie. No i co? Zależy mi, żeby pan tu nie utonął. Koniec mówienia, panowie. Chodźcie. Mamy gościa. No to wysiadka. Śpię u ciebie albo wracam do Zakopca. Dobry wieczór, Staszku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zobacz, jaki pryncypialny. I czy on tego chce, czy nie, działa na nich jak waleriana na koty. Proszę uprzejmie. Proszę. Proszę. Życzę państwu. Dzięki. Proszę bardzo. Tak, no wie pan, to są właśnie te noce. No, ale sympatyczne. Bardzo. Jeśli towarzystwo dopisuje, to wszystko można zrobić. Krystyna, prosimy. Przejdziemy. Nic panu w tyle nie nałożył.
samotny, zaniedbany. Pan nie je raków, doktorze? A pani? Pozwoli pani D'Aglesio, że porwę na chwilę pana doktora. Przepraszam. No chodź do nas. Poznasz go, to bardzo miły człowiek. Krysiu, przejdziemy do ogniska? Może to nie najlepsza pora, ale chciałem pana uraczyć. Nie lubię raków. Dobre, ale ja chciałem pana uraczyć pięknym M3. No, chodźmy. Prosimy. Pan doktor ma już swoje dobre towarzystwo. Poszukamy guzików, doktorze. Gdzie wy stoi? Trzeba było do kuchni, a nie tutaj. Na oczach wszystkich. Nigdy się nie nauczycie. No więc, doktorze, mieszkanko będzie przyłatwione jeszcze w tym kwartale. Tak sprawy stoją. Nie widzę entuzjazmu. A niewiele kto się zobowiązał i to z własnej inicjatywy. O kim pan mówi? No, myślę o naczelniku. Czy mam podziękować w imieniu służby zdrowia? No, z tą służbą zdrowia to raczej ostrożnie.
Lepiej na przykład, żeby nasza sprzątaczka o tym się nie dowiedziała, bo przez 10 czwartków z rzędu nikt nam nie pozamiata. Nie rozumiem, jakich czwartków? Jak to? Nie wie pan, co to są czwartki ubogich? Nie. Potrzebna nam jest kawa. Poproszę dwie kawy do lekarskiego. Trzeba studiować życie, nie tylko ludzi, nie tylko ludzi. Życie, panie kolego. Od roku nasz naczelnik każdy czwartek tygodnia poświęca na objazd terenu. Bliżej gminy, bliżej ludzi, a tak naprawdę to gania do województwa. No więc ludzie u nas, ci co nikogo nie mają, pieniędzy też nie mają za wiele, próbują swoje sprawy właśnie załatwić czwartki. Bo właściwie tylko w czwartki urzęduje nasz kolega, no, naczelnik Grochowski. Zaprzyjaźnił się pan przecież z nim na wczorajszym ognisku, prawda? No właśnie. Naczelnik Grochowski nie bierze, nie słucha telefonów. To znaczy słucha, ale nie tylko. Słucha także ludzi. Dlatego do niego się pchają, tylko że on nie może za wiele. To dobrze, to bardzo dobrze, kolego, że waszą sprawę sam naczelnik w tym kwartale powiedział i ja go znam, dotrzyma słowa. Niech nam pani powie przy okazji, jak długo czeka pani na mieszkanie? Pan ordynator przecież wie. Nie pamiętam. 3 lata? 4. Będzie za miesiąc. No właśnie. Dziękuję pani. Zastałem siostrę Zielińską przy tym. Proszę. Dziękuję. Trzeba przyznać, że ma pan powodzenie. Żarty się pana trzymają. Ależ dlaczego? Czy nie zastanawia pana źródło tych sukcesów? Od guzika po mieszkanie. Zawsze to samo. Kobiety. Pan uważa, że to jest normalne? A ja uważam, że to sprawa protokołu. Z wypadku. Nie, Zbyszek, jutro wyjeżdża, będziemy sami. Pamiętaj, wyszczekle ze sobą, przepraszam cię na moment. I Sztormiak! Pani Heleno? Czy ma pani wpłacony cały wkład do spółdzielni? Myślę o mieszkaniu. Cały, od 3 lat. Wszystko, co mąż dostał za wypadek. I sporo dostaliśmy, żeby mordę trzymać w kubeł. To znaczy, żeby do sądu nie skarżyć. A ja też pracuję. Czasami jak dzisiaj. Nieboszczyka do trumny przygotuję. A to kto? Nocy przywieźli. Zawał czy co? Coś z karetką było. Co pani powiedziała? Wożą karetką meble, ziemię do inspektu. Tak, teraz ze wszystkim. Niechże się pan uspokoi, doktorze. W końcu... I nie wie pan, dlaczego ten człowiek zmarł. Wiem. Klasyczna melanoma. A ja bym postawił inną diagnozę. Jaką? Klasyczne węgorze. Po pierwsze, to był nasz pacjent. A po drugie... Zmarł w czasie pańskiego dyżuru. Przy okazji niech pan to odda na dyżurce. No więc jak? Co jak? Jurek. Ja na twoim miejscu. Za 2 lata, ty, lekarz, wracasz z Paryża Peugeotem i budujesz sobie willę. Powinieneś wyjść z tego kotła, zanim...
Zanim co? Zanim pomogą ci wysiąść. To wszystko jest bez sensu, nie wygrasz. Nie wygrasz. Taki jest układ, jesteś zupełnie sam. Nie jestem sam. Może nie powinienem ci tego mówić, ale zachowujesz się po prostu jak głupi młody kogut. Przecież ona jest z nich. Jeszcze przekonasz się, że ona jest z nimi. Cześć. W każdym razie, co by nie było, możesz na mnie liczyć. Tak, rozumiem, Paryż. Taka jak uszy. I uważaj na drogę, zaczęło padać. Mhm. Przepraszam, gdzie znajdę zastępcę naczelnika? Pan Grochowski? Źle pan się wybrał. Dziś czwartek. Nie ma go. Wręcz odwrotnie, można powiedzieć. Zaraz, chwileczkę, postaram się coś załatwić. Dziękuję. Właściwie jestem już zdecydowany. A pan wie, ile u nas trwało oczekiwanie na mieszkanie? Nie mogę wziąć mieszkania, które należało być chociażby naszej sprzątaczce szpitalnej. No może ona jest w tym tłumie, ale mieszkanie na jaterach i tak nie dostanie. Co to są te cholerne jatery? A to odpowiedzenia naszego grzyba, z którym pan tak się niefortunnie zetknął. Powiedział, ja teraz wam pokażę, jak będą mieszkali nasi ludzie. No i są jatery. Ale mówiąc serio, niech pan wpadnie do mnie wieczorem. Mieszkam vis-a-vis pana. Jak pan to wszystko wytrzymuje? A to niech się ich pan o to spyta. Ja cierpię na bezsenność. Przepraszam. Panie naczelniku, ja miałam dzisiaj ja przyjść w mojej sprawie. No i co załatwiamy? Proszę poczekać. A mogę wyjść? Proszę poczekać. Przepraszam bardzo. Dobrze. Dobrze. Jaki wspaniały marynarz! Hej! Krystyna, co się stało? To ci przyszły guziki? Guzik? Ten przeklęty jałowiec. Da? Gle? Ja. Co o guzików nie wolno mi mieć? Thank you.
Zrozum, Krystyna. Oni chcą mnie umoczyć. Raz, jeden tylko raz i już mnie mają. A ja tego nie chcę. W końcu mają ten swój protokół i nikt mnie nie będzie naciskać. Przecież tu nie chodzi o żaden protokół. A o co? O mieszkanie. Dostać mieszkanie na Jaterach i rezygnować. Czy ty wiesz, co to znaczy? Nie będę tam mieszkać. Za drogo mnie to kosztuje. Nie za taką cenę. Popatrz na nich. Przyjrzyj im się. Dokładnie. Więc uważasz, że... Niech pan się strzeże, już oni pana obrobią ci od grzyba. Niech pan uważa na tę kurwę diabelską, bo ona najgorsza. Nie wkładaj tam swego palca, bo ktoś z daleka ci go przytrze. Życzliwie. No i widzi pan, a tak bym chciał, żeby pan tu nie zginął. Zje pan ze mną jajecznicę? Otóż fatalnie pan trafił na ten wypadek. Widzi pan, dyrektor Grzyb to tu jest na specjalnych prawach. On jest jak ojciec całej dynastii. No, a do tego jeszcze doszły układy. Jakie układy? Może pan powiedzieć jaśniej? Ktoś z daleka. No niby to nie jest takie ważne. Ale on tu bywa... Poluje, ale to jest tak jak indygenat szlachecki, jak perła w koronie, gdy do takiego kogoś można mówić po imieniu. Stasiu. Ma to swoją prehistorię. Ten wypadek na polowaniu, no, mąż sprzątaczki. Byli wówczas obaj. Obaj? No, Grzyb i ktoś. Ale w końcu Grzyb przyznał się, że to on strzelał. Ale między nami mówiąc, rzadko on chybia. I myślę, że nie pomyliłby się nawet w najgłębszą noc. No i co dostał od sądu ten wasz Barabasz w roli Chrystusa? Głupstwo. Pół roku w zawieszeniu. I dożywotne rozgrzeszenie. I tylko dlatego taki facet jest nietykalny. A teraz to nie wiadomo, jak to będzie. No proszę. Właściwie co pan miał na myśli? Znów stanął pan mu na drodze. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Nie rozumiem. Niewiniątko. Po tym, co zaszło na ognisku? To nie jest temat do żartów, ani do anonimów. Przedwczoraj, kiedy jedliśmy te węgorze. Chyba raki. Ja jadłem raki. Tak, proszę pana. Ale węgorze przywieźli karetką. No to chyba chce pan poruszyć fortecę. Trzeba powiedzieć, co, komu i po co. A to już wojna. Proszę, niech pan je. I chcesz, żebyśmy mieszkali w tym pokoiku? Nie będę mieszkać z waszej łaski na jakichś tam jaterach. W ogóle mieliśmy o tym nie mówić. Chyba, że gdyby... Gdyby co? Gdyby co, to w ogóle nie musimy stąd wyjeżdżać. To jednak mnie kochasz. Uciekajmy stąd.
tylko że ja wcale stąd nie uciekam. Ja się naprawdę ich nie boję. Chciałbym po prostu się z nimi zmierzyć. A ja chciałabym stąd wyjechać. Bardzo cię proszę, wyjedźmy stąd. Musisz już wracać. Jak ci się w tym podobam? Nawet nie zauważyłeś. Co to za butelka? Źrebaki. Ach, to są te twoje słynne, no jakim tam... wyporki. Słynne? Dlaczego? Przecież to się po prostu robi ze źrebiąt, kiedy padnie klacz, zanim urodzi. Tak. Wyporki, bo się wyprówa. Mówią... że kiedy ci zabrakło ostatniej skórki, to dyrektor jednego PGR-u przyłatwił, że jedna źrebna klacz padła. Tak mówią. Mówią? Po co ta liczba mnoga? Mówią! Mówi to ta twoja informatorka. A może by tak o sobie coś opowiedziała, co? Co wy tam w tym szpitalu robicie? Kawę pijecie i plotkujecie? Pogoniłbyś babę do baserów, to by się zajmowała tym, co należy, panie doktorze. Niechże się jaśnie pani uspokoi. Sprowadzam się do ciebie. Sprowadzam się do ciebie. Dlaczego? To znaczy, że nie możemy być razem. Mam wracać do męża i przychodzić do ciebie. A przychodzić mi wolno? Mhm. Wolno. Bo jestem niezła. Prawda? A tak. Ten z Warszawy jest pewnie tego samego zdania. Pocałuj mnie. Nie zobaczysz mnie już nigdy. Nigdy więcej. Krystyna, napij się. Thank you.
Proszę, niech pani wejdzie. Podziwiam pana. Ma pan złote ręce. Jednego tylko nie mogę zrozumieć. Niech pan popatrzy, jak ona chodzi. Chyba jest świadoma tego. Co pan o tym sądzi? Warta grzechu, co? Jednego tylko nie mogę zrozumieć. Po co panu te układy? Czy pan nie zauważył, panie kolego, jakie mamy wyposażenie w naszym szpitalu? I to jest ważne. Nie, proszę, zostaw. Nie chcę. Dlaczego kazałaś mi tak długo czekać? Więc jak ma być? Jak ma z nami teraz być? Ja do niego nie wrócę. Pytam się ciebie, czy mogę z tobą być? Czy bierzesz to mieszkanie, bo jeśli nie, to chyba tylko dlatego, żeby się mnie pozbyć.
To nieprawda. Ale... Co? On mi to wyraźnie tak powiedział. Mogę sobie żyć z tobą. On przyjmie każde warunki. Tylko, że tym razem ja tak nie chcę. On powiedział, że ty dlatego nie chcesz tego mieszkania, bo się mnie boisz. Bo nie chcesz ze mną żyć, bo... Czy ty chcesz, żebym im się poddał? O co ci chodzi? Zrozum, dziewczyno. Przecież oni mnie będą do końca życia poklepywać. Chłopaczka sobie na posyłki ze mnie zrobią. No co ty? Opanuj się. To może ja wezmę to mieszkanie na siebie. Dziecko, przecież oni tylko na to czekają. Zostań. Jerzy. Jestem. Połóż się przy mnie. Już mi nic nie jest. Nawet nie boli. Naprawdę. Przepraszam. Będziesz ty cicho? Będę, jeśli chcesz. Jesteś szalona. Powiem ci, jak to było. Jutro sobie powiemy. Proszę cię jako lekarz. Czy naprawdę z tobą zostanę? Rozmawialiśmy już o tym. To znaczy jeszcze tylko ten miesiąc? Tak. Załatwię sobie przeniesienie. Tutaj byłoby nie do wytrzymania. Ja mogę zostać tutaj. Razem będziemy mocniejsi. Ja ich wszystkich znam. Wszystko o nich wiem. Uspokój się. Byś mi tylko wybaczył. Co ci mam wybaczyć? To dzisiaj. Nie pamiętam nawet, o czym mówisz. Masz gorączkę. Dlaczego mi się tak przyglądasz? Dziwnie. Podejrzliwie, chciałeś powiedzieć. Bo patrzę i myślę, co się ze mną stało. Kroplówka nie będzie potrzebna. Rano przyślę pielęgniarkę. Pielęgniarkę? No może raczej... Rozumiem. Przyjdę sam. Za kilka dni zabieram ją do siebie. Dobra.
cała zbryzgana. Spod desek ławeczki dosłownie szklankę można by zebrać. Na szczęście leśniczy zlustrował miejsce, deski umyto, nawet kilka zmieniono. Teraz co się stało? No bo tak, kłusownik odpada. Zamach wykluczony, ale analiza niezbędna, czy to na pewno krew ludzka. Przy okazji grupa krwi. Niestety nikogo nie ma w analizach. Chyba, żeby siostra Zielińska. Czym wy się do cholery zajmujecie? Śledztwo! Myją deski! Doktorze, niech pan weźmie coś na uspokojenie. Przepraszam za personel. No to jak? O tej porze. Jak ty... No. Niech pan oczyści trochę. Do domku, no. O już, tak, tak, no. Do domu. Cześć. Jerzy, nie mogę zasnąć i pomyślałam sobie, że wolno mi do ciebie dzwonić o każdej porze, skoro jeszcze nie jesteśmy razem. Krystyna, cieszę się, że dzwonisz. Spałeś? Co się stało? Przepraszam, ja nie mogę zasnąć. Już mi lepiej, odkąd z tobą rozmawiam. Halo? Halo, Krystyna. Słucham. Jerzy, przyszłabym do ciebie, ale będziesz się gniewał. Nie wolno ci jeszcze chodzić. Ale gdybym przyszła... Jesteś rozsądna, prawda? Słuchaj, Jerzy, nie musisz ze mną tak rozmawiać. Jak? No, jak psychiatra. Jestem normalna, wiedz o tym raz na zawsze. Już mi przeszło. Wiesz co? Słucham. Pomogę ci. Ja tu znam każdą przez nich wykopaną dziurę. Każde zastawione na takich jak ty sidełko. Sześciutko jak na dłoni. Nie myśl o tym teraz. Halo! Halo! Co tam się dzieje? Nic się nie dzieje. Coś strasznie trzeszczy. Muszę cię widzieć. Przecież będę u ciebie za 2 godziny. Tak jak się umówiliśmy. Ekspres, proszę. Tego przyjąć nie można. Takie brudy to trzeba we własnym domu prać. Ach.
Widzisz, sytuacja stała się mocniejsza od nas. Ale proszę cię, zostańmy. Przy tobie będę inna. Przy tobie będę silniejsza. Nie uśmiechaj się. To był czysty pech. Krystyna, co dzień, dzień w dzień będzie nam się zdarzać tutaj taki czysty pech. Zejdźmy z toru. Odjechał. Zostawił nas. Dobry wieczór. Przepraszam, że o tej porze, ale zobaczyłem światło w oknie i pomyślałem sobie, że... Proszę, niech pan wchodzi. Polowanie skończone. Myślę, że psychiatria nie jest pana specjalnością. Proszę. Proszę, poluję na mysz. Od tygodnia spać mi nie daje. Na pułapkę się nie łapie, trutki nie bierze. Wie pan, to najlepszy sposób. W tym roku zaliczyłem już 2 pudła. O, widzi pan to? Wywożę ją do matki. Wyobrażam sobie, co teraz mówią w miasteczku. Mówią. Mówią, że was wywiało. Z uwagi na gościa, to zdejmiemy fotel. Źle pan sypia? Coraz gorzej. Coraz gorzej. Wie pan, ostatnio przyplątał się do mnie jakiś taki lęk. Boję się. W ciągu nocy się budzę. Jakiś taki niepokój. Musi pan bardziej dbać o siebie. Trzeba zrobić EKG. A pan wyjeżdża. Robię to tylko dla niej. Wyłącznie dla niej. Nie ma się czego wstydzić. Tutaj zrobiliby z niej psychopatkę. Może wygląda na to, że bredzę, ale... Dobrze wiem, co mówię. Woda głęboka, brzeg śliski, a żyć trzeba. Taka jest prawda. Przepraszam pana. Tak. No ja czekam na tę Warszawę. Tak. Zrobię herbaty. Byłem u prokuratora. A prokurator się nie zdziwił, że tak późno? Owszem, ale mu wytłumaczyłem, że jako lekarz interweniujący przy wypadku miałem obowiązek oczekiwać na jego wezwanie. No cóż, może mieć kłopoty. Kto? No prokurator. Prokurator? No trudno, ja nie zrezygnuję. Ale czy to warto? Przecież szczury nienauczone bezcelowości walki także utonęły. A co z tego, że utrzymały się na wodzie ponad 60 godzin? Proszę pana, ja tutaj przyjechałem pracować i żyć. Mam swój zawód, który bardzo lubię. Mam tu jezioro, żagle. Przepraszam, nie chciałem pana urazić. Sąsiad, czy może pan wziąć cukier?
Przecież ja nie mogę wiedzieć, które z tych rzeczy potrzebujesz naprawdę. Nie chcesz mnie słuchać, to pakuj. Niech ich wszystkich diabli wezmą. Zgoda. Dostajemy. Niestety, naczelnik Grochowski bardzo zajęty. Nie szkodzi, poczekamy. Halo? Olsztyn? Halo, Olsztyn, proszę. Olsztyn. Tak,